14 lutego obchodzimy święto świętych braci Cyryla i Metodego, apostołów Słowian. Obaj urodzili się w Tesalonikach. Starszy Michał urodził się pomiędzy rokiem 815 a 820. Młodszy Cyryl urodził się w roku 826 jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Młodszy z braci na chrzcie otrzymał imię Konstanty. Imię Cyryl przyjął pod koniec życia, wstępując do zakonu. Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sofia. Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, w roku 855, udał się na górę Olimp do klasztorów Bityni, gdzie przebywał już jego starszy brat, święty Metody. Metody posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery urzędniczej. W młodym wieku został archontem, czyli zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezygnował z tego urzędu i wstąpił do klasztorów w Bytyni, gdzie został wkrótce przełożonym. Tam też przyjął imię Metody. Na chrzcie bowiem otrzymał imię Michał. Kiedy w roku 855 dołączył do niego jego młodszy brat święty Cyr, od tej chwili bracia dzielili razem swój los, wysyłani przez cesarza do różnych misji. Najpierw w ziemi Hazarów, potem Bułgarów i wreszcie na Morawach. Na żądanie bowiem cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Hazarów, na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie. Nauczył się języka hebrajskiego, by móc dysputować z Żydami, i syryjskiego, by prowadzić dialogi z Arabami, przybyłymi z okolic Syrii. Po udanej misji został wysłany wraz z bratem przez patriarchę świętego Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie na prośbę księcia Rościsława udali się z podobną misją na Morawę, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany alfabetem greckim, głagolicą. Potem jeden z uczniów świętego metodego wprowadził do tego pisma majuskułę, czyli duże litery alfabetu greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył pismo święte na język starocyrkiewno Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań. Z panoni, dzisiejszych Węgier, bracia udali się do Wenecji, by tam dla swoich uczniów uzyskać święcenia kapłańskie. Jednak chrześcijaństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo. Daremnie Cyryl przekonywał swoich przeciwników, że język nie powinien odgrywać warunku istotnego dla przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia zostali oskarżeni w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I niemal o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusa na ziemi udali się do Rzymu. W tym jednak czasie zmarł papież św. Mikołaj I. Po nim został wybrany Hadrian II. Ku radości misjonarzy nowy papież przyjął ich bardzo serdecznie. Kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej. W ten sposób zatwierdził nowy obrządek liturgiczny – Ryt Rzymsko-Słowiański. Wkrótce potem Cyryl wstąpił do jednego z greckich klasztorów. Wkrótce potem Cyryl złożył śluby mnisze. Zmarł w Rzymie na rękach swojego brata 14 lutego 869 roku. Papież Hadrian urządził Cyrylowi uroczysty pogrzeb. W tym samym roku Hadrian II konsekrował metodego na arcybiskupa Moraw i Panoni oraz dał mu uprawnienia legata. Jako biskup metody kontynuował rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Metody spędził tam dwa lata od roku 870. Interwencja papieża Jana VII przywróciła metodemu utraconą wolność. Nękany przez kler niemiecki, metody udał się ponownie do Rzymu. Papież Jan VIII przyjął go bardzo życzliwie i potwierdził wszystkie nadane mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler niemiecki, dał metodemu za sufragana biskupa Wickinga, który miał urzędować w Nitrze. W tym czasie doszło do pojednania Rzymu z Konstantynopolem. Metody udał się więc do patriarchy Foncjusza, by mu zdać sprawę ze swojej działalności. Został przyjęty uroczyście przez cesarza. Kiedy powracał, przyprowadził ze sobą liczny zastęp kapłanów. Powróciwszy na Morawę, niedługo potem umarł w Lechradzie 6 kwietnia 885 roku. W roku 907 rozpadło się państwo wielkomorawskie, a z jego rozpadkiem został usunięty obrządek słowiański na rzecz łacińskiego. Mimo tego dzieło świętego Cyryla i Metodego nie upadło. Ich językiem w liturgii posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci nazywani braćmi sołuńskimi, od Sołunia, czyli obecnych Salonik w Grecji, są uważani za apostołów Słowian. W roku 1980 papież święty Jan Paweł II ogłosił ich obok świętego Benedykta współpatronami Europy. Tym samym podniósł dotychczasowe obowiązkowe wspomnienie do rangi święta. W ikonografii bracia sołuńscy przedstawiani są w stroju duchownym Cyryl jako mnich, a Metody jako arcybiskup. Zazwyczaj w stroju greckim lub też łacińskim. Czasami trzymają w rękach model Kościoła. Ich atrybutami są krzyż, księga i kielich oraz rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim. Módlmy się, Boże, ty przez świętych braci Cyryla i Metodego doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii. Otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczeń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.